To nieważne, Rosjanie się tym zajmą, powiedzieli. Ustalili, że to Rosjanie będą pilnowali. Ale czy rzeczywiście pilnowali? Kto był w tym ile 76, który lądował? Może to byli właśnie ci, którzy mieli pilnować, tylko dlaczego w takim razie przylatywali na zaledwie pół godziny przed planowanym przylotem pana prezydenta. Jeżeli ktoś sobie wyobrazi, że można przygotować ochronę miejsca takiego jak lotnisko w pół godziny czy w 20 minut, no to to są jakieś wolne żarty, to jest jakaś kpina w ogóle. A więc tam nie miało być w ogóle ochrony. Otóż powtarzam jeszcze raz, ja nie twierdzę, że ten meldunek był meldunkiem, który wskazywał na zamiary wobec tego samolotu. Ale twierdzę, że go absolutnie zlekceważono i twierdzę dalej, że jeżeli pan prokurator Seremet mówi, że to nie ma znaczenia i tym się nie zajmujemy, będziemy się zajmowali generałem Błasikiem, a tym, co jakby było z tym zamachem, czy podjęto jakieś działania w związku z tą informacją o możliwym uprowadzeniu samolotu, tym się zajmować nie my, bo to nie jest ważne. Otóż to jest ważne. To jest ważne, bo z tyłu za tym kryje się właśnie absolutne bezchołowie. No albo nie. Albo coś dużo, dużo gorszego. Albo coś takiego, co nam się także pokazuje, gdy badamy sposób naprawy tego samolotu, począwszy od maja roku 2009. Jak państwo wiecie, oddano ten samolot do generalnego remontu w czyje ręce? No wiadomo, w rosyjskie, najlepsze, prawda? A na wszelki wypadek jeszcze w ręce pana Deripaski, bliskiego przyjaciela pana Putina. I wszystkie struktury, które się tym zajmowały, a które później naprawiały także. Także te, które naprawiały te 17 usterek, jakie wykryto po tej naprawie. Wszystkie były związane z aparatem rosyjskim. Nawet jeżeli miały siedzibę w Pradze Czeskiej, to tak naprawdę były rosyjskie. A wykryto tam usterki zupełnie kluczowe, dotyczące bloku autopilota, dotyczące nawigacji, dotyczące telefonu satelitarnego. Tak, tego telefonu, którego po dzień dzisiejszy nie dostaliśmy. I chociaż pani Anodina powiedziała, że dała go panu Seremetowi, to pan Seremet wczoraj powiedział, widać zniknął, widać się zniszczył. Nie ma, ale to nieważne. To też jest nieważne. Wszystko, na co prowadzący postępowanie i śledztwo nie mają odpowiedzi, albo co jest związane z niewygodnymi pytaniami, co każe postawić się stronie rosyjskiej, co każe bronić polskiej racji stanu, co każe myśleć po polsku, to wszystko jest nieważne dla nich. Dla nas jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Do mnie zadzwonił w swoim czasie ekspert, który obsługiwał ten stary typ radiolatarni, który był na lotnisku w Smoleńsku. Zwrócił mi uwagę na taką rzecz, że sygnał minięcia radiolatarni na stenogramie jest 3 sekundy przed tym, kiedy ta radiolatarnia powinna stać. Znaczy mija 3 sekundy między sygnałem minięcia radiolatarni, a momentem, kiedy słychać szum łamanych drzew, a te drzewa są łamane na wysokości radiolatarni. 3 sekundy to jest kilkaset metrów przy tej prędkości, od 200-300 metrów. No, konstrukcja tych radiolatarni jest taka, że sygnał minięcia można odebrać tylko wtedy, kiedy się minęło. No więc co my słyszymy na stenogramie? Co słychać na stenogramie? Bardzo proszę, bo mnie to akurat... Ja nie umiem do końca na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, co my słyszymy na stenogramie. Jeszcze niedawno, w zeszłym tygodniu, jeden z pilotów przekonywał mnie, że nie słyszy się w ogóle sygnału, tylko jest sygnał morsem, który nie ma charakteru takiego sygnału dźwiękowego, o którym się tam mówi. Jaka jest prawda? Ja tego nie wiem. Podobnie znamy przecież analizy i państwo z pewnością znacie dwojakiego rodzaju. Po pierwsze takie, które mówią, że te ostatnie sekundy na tym wydruku są zmanipulowane. Że analiza prędkości posuwania się samolotu i długości drogi, którą przebywa, pokazuje, iż te dane są z sobą sprzeczne, że nie jest możliwe, żeby ten samolot leciał z prędkością, który by wynikał z tych danych, na przykład 60 czy 100 kilometrów, ponieważ on spada przy tak niewielkiej prędkości.
Podobnie są informacje wskazujące na to, że te radiolatarnie stały w innej odległości. Ja trochę o to pytanie zadałem. W innej odległości w istocie niż podaje się na niektórych z map podejścia, że one były inaczej ustawione, że mogły przez to wprowadzać w błąd. To są wszystko elementy, które muszą być jeszcze sprecyzowane. Ja nie mam jasnych na ten temat odpowiedzi. Skupiłem się na tym, co wiemy z pewnością. Chcę powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, ja nie twierdzę, że to jest nieprawda. Może to jest prawda, ale mniej wierzę w informacje na przykład o wprowadzaniu w błąd poprzez tak zwany miconing, tak? Tak to się nazywa. Czyli te powtórzone, ale już z innymi parametrami, sygnały dźwiękowe. Bardziej po prostu wierzę w, bardziej wydaje mi się, jak dotąd z tego obrazu, który znamy, wyłania się taka sytuacja, w której wielokrotne i na różnych obszarach fałszywe dane musiały doprowadzić prawie z absolutną pewnością do takiego skutku. Czy to był zbieg okoliczności, czy to był zamiar, to jest sprawa, która musi być dopiero zbadana. Ale ilość nieprawdziwych danych, jakie ten samolot, jakie ta załoga otrzymywała, jest przerażająca. Jak państwo wiecie, wszyscy przechodzą do porządku dziennego nad tym, że on przecież nie jest w osi lotniska. On podchodzi niejako do tego lotniska z boku. Ano dlatego, że miał taką wpisaną informację. Tak był nakierowany. To nie jest skutek żadnej brzozy. To nie jest skutek żadnej brzozy. On po prostu był prowadzony niezgodnie. On nie mógł trafić, nawet jeżeli by nie trafił, nawet gdyby się wydostał z tej pułapki wysokościowej, to i tak by został złapany w pułapkę kursu i uderzyłby prawdopodobnie w stojące tam samoloty rosyjskie. Właśnie naprzeciwko jego kursu, którym leciał. Nie mógłby trafić rzeczywiście na pas. Więc z tego punktu widzenia znalazł się w sytuacji tragedii greckiej. Nieomal był bez wyjścia, ale w ostatniej sekundzie próbował się ratować. Kolejne pytanie dotyczące tych dokumentów, które wczoraj żeśmy podali na portalu niezależna.pl. Dotyczących narady nocnej, której miało nie być. Tam, zresztą Monika Olejnik wydrukowała chyba z naszego portalu te dokumenty. Nie wiem, czy państwo widzieli to. Ponieważ pan mówi o tej dziennikarce, domagają się nasi. Tak, tak. Może ją zaprosimy kiedyś. No. Może przyjdzie. Ona bardzo lubi Gazetę Polską, bo cytuję za każdym razem. Ja to jestem bardzo wdzięczny. Ale wydrukowała, prawdopodobnie chyba z naszego portalu, bo żeśmy chyba wczoraj jako jedyni, te dokumenty dotyczące Rady Nocnej pokazała prokuratorowi Seremetowi podpis prokuratora Szelonga i prokurator, no, że jest podpisany przez polskiego prokuratora wysokiej rangi. Szefa prokuratury wojskowej okręgowej prokuratury. I reakcja jest taka, i tu bym prosił o stosunkowanie się, że nie jest to zgoda na te ustalenia, tylko jakby przyjęcie do wiadomości. Jaki jest charakter tego podpisu prokuratora? Raczej możemy się śmiać, ale sprawa ma absolutnie kluczowe znaczenie. Czy polscy prokuratorzy umówili się z Rosjanami, czy po prostu przyjęli do wiadomości stanowisko rosyjskie? Zresztą nie wiem, co jest gorsze. Jaki jest charakter, jakie jest tak naprawdę znaczenie tego dokumentu, które przesądziło o dalszym śledztwie? Przepraszam, to jest ten dokument. Rzeczywiście tutaj na końcu znajduje się podpis pana Bastrykina, przepraszam, nie chcę pomylić jego, Bastrykina, tak, szlachetnego nazwiska, więc pana Bastrykina, a pod nim pieczęć podłużna i podpis pana prokuratora Szelonga. To nie ulega wątpliwości, to jest kopia wydrukowana przez pana, podana do wiadomości przez pana prokuratora generalnego i z pieczęcią tłumacza przysięgłego, która to pieczęć jest pod tymi wszystkimi podpisami. Więc ten podpis tutaj jest. Ja słyszałem też taką próbę wyjaśnienia, że w istocie ten podpis był tutaj na początku. Tylko się niechcący znalazł na końcu. No,
pani poseł Wróbel, która jest człowiekiem bardzo, bardzo, że tak powiem, dokładnym i precyzyjnym, a zwróciła się o stosowną ekspertyzę do tłumaczy przysięgłych w tej sprawie i przedstawiła ją dzisiaj na konferencji prasowej. Jest specjalny kodeks, o czym ja nawet nie wiedziałem, tłumaczy przysięgłych, który jasno stanowi, że tłumaczenie musi odzwierciedlać także w sensie struktury zewnętrznej dokument, który jest tłumaczony. Nie jest fotografią, nie jest kopią, ale musi oddawać ważne elementy w tych samych miejscach, które się znalazły w oryginale. Więc być może ktoś sfałszował ten dokument. Może pan Seremet, czy ktoś inny, kto nam podawał do wiadomości publicznej, przestawił ten podpis tu, podczas gdy on tak naprawdę był tu. Ja naprawdę nie mam zamiaru tego rozstrzygać, bo nie jestem do tego władny. To jest dokument urzędowy, który on nam przekazał. Nie my sobie go wzięliśmy. On nam przekazał i tutaj jest podpis pana Szelonga, który wraz z panem Bystrykinem zatwierdza ten dokument. Tyle w sprawie formalnej. Ale zgadzam się tutaj z panem prokuratorem Seremetem, że nie strona formalna przesądza o charakterze tego porozumienia, ale strona faktyczna. To jest dokument, w którym biorą udział pod przewodnictwem wiceprokuratora prokuratury generalnej, pierwszego zastępcy pana Czajki, bo tak się nazywa prokurator generalny. Ci, którzy się zajmowali kiedyś sprawami czeczeńskimi i różnymi innymi, pamiętają chlubną rolę pana prokuratora Czajki pod kierownictwem pana premiera, a wówczas prezydenta Putina. Otóż pod kierownictwem pana Bystrykina odbywa się narada, gdzie najpierw jest wymieniona strona rosyjska, a potem są wymienieni przedstawiciele Rzeczpospolitej Polskiej. Tu jest podkreślone, żeby nie było wątpliwości, i następuje spis prokuratorów i innych osób, którzy reprezentują Rzeczpospolitą Polską. Co więcej, na stronie trzeciej mamy sformułowanie następujące. Na naradzie wystąpili Bystrykin, Parulski, Szelong, Szczukin. No, oni wystąpili na tej naradzie. Oni nie byli tam niemymi świadkami. Oni wystąpili na tej naradzie. Co więcej, na koniec tej narady nastąpił taki moment. Następnie Bystrykin podsumował wyniki narady, w rezultacie których przyjęto następujące postanowienia. I one są wymienione tam właśnie o czarnych skrzynkach, o różnych innych rzeczach, i po każdym postanowieniu następuje sformułowanie odpowiedzialny za jego realizowanie. I 5 postanowień mają zrealizować Rosjanie, 3 mają zrealizować Polacy, a 2 mają być realizowane wspólnie. No więc co oni tam w takim razie robili? Wiemy, że reprezentowali Rzeczpospolitą Polską, wiemy, że brali czynny udział w tej naradzie i wiemy, że wyznaczono, prokurator rosyjski wyznaczył im zadania, które oni przyjęli do realizacji. No jeżeli to nie jest porozumienie i jeżeli to nie jest współdziałanie, to rzeczywiście być może obracamy się w 2 różnych rzeczywistościach. Ja doceniam kunszt prawny pana prokuratora, przedtem sędziego Seremeta, ale wydaje mi się, że posunął się trochę za daleko w falandyzacji prawa.